Cześć, cześć. Kogo witam, kogo goszczę, czy mnie słychać? Kawę z wróżką, czas zacząć. Poniedziałek, godzina 10 jest. Czyli zaczynamy działania, zaczynamy energetykę tygodnia i różne inne ważne rzeczy. Patrzę, czy mam zapalniczkę, świeczkę, kartki i inne ważne rzeczy. Pentagram jest? Jest na jest. Stanowisku. Pentagram jest na stanowisku. Super. Ja troszeczkę wcześniej zaczęłam. Czekajcie, sobie nogi na stołek postawię. Cześć dziewczyny. Cześć chłopaki. Będziemy patrzeć, jak w tym tygodniu jest. Oczywiście mam tutaj podpowiednik. Dzisiaj mamy 14. Jesteśmy przed pełnią, czyli nam księżyca przybywa, czyli tak naprawdę w tym tygodniu możemy przyciągać, co się da. Pełnia będzie dopiero 24, czyli w czwartek, czyli w przyszłym tygodniu, ale już jesteśmy po nowiu, który miał miejsce 10, więc tak naprawdę wszelkie przybywające, przyciągające, łapiące, wzmacniające, polepszające rytuały teraz możemy na spokojnie robić, działać i cudaczyć. Także tak, tam coś, ktoś mi coś pisał. Oglądałam filmik rano wrzucony. Nie wiem, który poszedł. Poczekajcie, niech ja. Albo nie będę sprawdzać. Coś tam na pewno wrzucone mogło być zostać. Także coś tam robię, coś tam nagrywam. Witam, witam. O, 20 osób. Już mamy 21 super. Osób. Super, dobra, czyli możemy. Jest 10 punkt, wybiła na zegarze. Ten zegar stary. I niech moc kawy będzie z wami. Zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj mamy poniedziałek. I mamy hasło w naszym magicznym chińskim podpowiedniku. Zamykać. W zasadzie. To jest taka trochę niezgodność energetyczna, bo my w poniedziałek otwieramy nowy tydzień, ale jeżeli mamy jakieś rzeczy do podsumowania, jakieś rzeczy do takiego dopieszczenia, to będzie dobry czas. To będzie dobry czas w takim razie. Zobaczymy, jak pokażą nam karty pióro. Mi się z kartami chwyciło. Mam okropny bałagan na stole, dlatego że dzisiaj będziemy, słuchajcie, pokazywać kartki i losować zwycięzcę, więc musiałam tutaj. Dorota, ja dzisiaj spisywałam, Dorota zabija. Sierotka zabija sreberka. Zabija sreberka. Będziemy losować. Dobra. Sierotka zabija sreberka. Okej. Okay. Cześć, cześć wszystkim. Jaki dzisiaj dzień nam wyjdzie? No, współpracując. Jeżeli mamy ochotę na miłosne aktywności, albo miłosne sprawy, albo emocjonalne, to możemy mówić, rozmawiać, przeforsowywać, współdziałać. Bo generalnie dwójka pucharów jest kartą współdziałania. I oczywiście, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju współpracę, będzie to dobry i pozytywny dzień. A ja wezmę jeszcze moje, oczywiście, karty z przesłaniami motankowymi, które uwielbiam. I Baba Jaga. Baba Jaga, czyli przemiana, inicjacja i mądrość przodków. Przodkowie Cię wspierają w procesie Twojej transformacji. Czyli jeżeli mamy ochotę faktycznie zagłębić się w siebie, możemy zmieniać pewne rodowe ustawienia. Super. We wtorek mamy hasło tworzyć. No i to ma taki, bym powiedziała, sens, bo jeżeli dzisiaj pozamykamy pewne rzeczy, to wtorkowo możemy otwierać się na nowe, a jeżeli robimy nowe rzeczy, to zawsze tworzymy. Czy to jest coś, co nie wydaje nam się artystyczne, czy to są artystyczne sprawy, to zawsze tworzenie jest. I karta dziewiątki pucharów, czyli tak naprawdę szczęścia, powodzenia, zadowolenia, możliwości, handlu, czerpania, działania w procesie otwartego serca i z szczęściem wszelakim, więc wtorkowy dzień bardzo, bardzo pozytywny. A karta mateczki mówi macierzyństwa, energia kreacji, czyli tworzenia i spełnienie. Otocz się energią wielkiej matki, która stwarza, utula i niesie pocieszenie. Wtorek jest dniem marsowym, więc tak naprawdę w czysto męskiej energetyce, natomiast my powinniśmy wytworzyć w sobie tę żeńską równowagę, czyli girl power i do przodu.
Środa. Pozbywać się. Nie jest to dzień dobry na jakiekolwiek aktywności, pomimo że jest to dzień merkuryczny, czyli tak naprawdę czy umowy, czy egzaminy, czy tego typu rzeczy związane ze słowem, zdawaniem pewnych rzeczy, z ruchem, poruszaniem się powinny być super. I niedalekie drogi, niedalekie podróże, nawet w nieznane, przyniosą nam dużą dozę zadowolenia. Odchodzimy od kłopotów. Jest to dzień, który będzie prowadził nas od aktywności po spokój, ale taki, który będzie wyrzuceniem tego, co w naszym życiu jest generalnie negatywne. Także tak. I patrzymy przesłanką. Dziesięciorączka. Przypraw codzienne, rutynowe czynności szczyptą magii. Można wstając z łóżka zaczerpnąć 10 głębokich wdechów, patrząc na słońce z wyciągniętymi rękoma do góry. Można mieszając cukier w naszej porannej kawie powiedzieć: mieszam cię, mieszam, oby to był dobry dzień. Czyli codzienne, rutynowe czynności przyprawione szczyptą magii powinny super zadziałać. Czwartek. Pomnażać. Tutaj będziemy mogli, no czwartek dzień Jowiszowy, to tym bardziej, idzie nam do pełni, to tym bardziej, możemy wytwarzać dobrą energię dobrobytu i możliwości. Jeżeli mamy ziarenko, to możemy pomnażać to do 15 ziarenek więcej. Jak to było w Biblii, nie 7 razy, a 77 razy. Podobno właśnie w tamtej kulturze siódemka była taką cyfrą, my to myślimy tak, 7. Mamy konkretne sztuki, a że tam właśnie siódemka była takim czymś niebotycznie wielkim, taką nieskończonością. I jak faryzeusze pytali Jezusa, ile razy mają przebaczać bliźniemu, czy 7 razy, czyli czy w nieskończoność, to on mówił nie 7, a 2 siódemki, a 77 razy w taką nieskończoność. Także tak. No i zobaczymy, jak nam tutaj karty pokażą. No, bardzo ładna karta brama, karta przejścia. Tutaj możemy mieć nadzieję na krótkie podróże, wędrówki, ale właśnie powiększanie horyzontów, powiększanie swoich możliwości, pozytywne zmiany, które bywają nieuniknione i raczej należy w nie wejść po to, żeby nie przerabiać 300 razy tego samego bo i po co. My jednak życie mamy spędzić na doświadczaniu, nie doświadczeniu, nie mylmy, doświadczaniu, a nie na ciągłym doświadczaniu tego samego. Mamy czerpać i zabierać. Także tak czwartkowo, no i motanka przesłankowa. Tak, moje biżuty jeszcze mamy tu, o. Miedź, będę aseptyczna, niezarażalna. Tak. Dzień i noc. Dualizm światła, cykliczność, przemijanie. Odetchnij z ulgą, bowiem wszystko w tym świecie przemija. Znaczy, to jest bardzo mądre przesłanie. Moja mama zawsze, odkąd pamiętam, jak były, wiecie, no na poziomie podstawówki, na poziomie liceum, to złe i dobre chwile są trochę inne niż na poziomie dorosłości, ale zawsze są dramatycznie dramatyczne. Pierścień do całowania. Tak. I moja mama zawsze mówiła, ale nie ma rzeczy, która nie przemija. Nie ma wydarzenia, która nie przemija. I nie ma sytuacji, która nie przemija. Fajnie, jeżeli się wchodzi w drugie dobre, w trzecie dobre, ale wszystko na tym świecie płochliwe i przemijające, jak mówił Anselm Bohatyrowicz w Nadniemnem. Więc tak to trzeba brać. I na szczęście, dlatego że złe rzeczy też przemijają. To na pewno tak. Pierścień do całowania. Wiecie co, że tak nie ten, ale powiem wam, Jakby ktoś chciał, damy radę. To jest petiti, 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 boom. A kto wie, ten wie. Mamy piątek. Harmonizować. Piątek, połowa cyklu księżycowego. Pierwsza kwadra, dobrze mówię. Czyli tutaj już rytuały przełomów wszelakich mogą być uskuteczniane. Cesarzowe. Kobietki w piątek, wanna, sól, woda, spa, maseczka, paznokcie, makijaż, odpoczynek. Wygospodarujcie sobie, kobietki i mężczyźni, godzinę, pół, dwie godziny, tylko dla siebie, po to, żeby zadbać o swoje ciało. Cesarzowa
determinuje do tego i daje większe możliwości. I również jeżeli chcemy jakieś rytuały urody, to są kąpiele na urodę, różne rzeczy są na urodę, to możemy również skutecznie to manifestować. A oprócz tego siła i moc, potęga w kobiecej logice, mądrości i taki odpoczynek. Tam się będzie dużo działo, ale cesarzowa zarządza, zarządza. Nie zmiata, zarządza z zamiatającymi. Ma to sens, ma to sens. Dobra, mam ręce. Dobrze, niedola, uwolnienie, transformacja, zrozumienie lekcji. Pora, by zrozumieć lekcje płynące z doświadczeń przeszłości. A ja bym powiedziała tak, zrozumieć, wykąpać je i zapomnieć. Dokładnie tak. Tak, nasza wędrówka ma polegać na tym, że się uczymy, a nie, że doświadczenia i krzyże bierzemy na swoje barki. Zresztą mam wrażenie, że jeżeli istnieje stwórca, no to nie dziadek z brodą, to stworzenie nie polega na tym, żeby kogoś udupić, bo byłoby to bardzo niewłaściwo energetyczne, niemiłosne. Więc na tym polega, żeby być szczęśliwym. To, że my się wtłoczyliśmy tutaj w fizyczność, tu nam kolano doskwiera, tam łokieć, różne rzeczy, to jest jedno, ale druga sprawa to jest to, że stworzeni jesteśmy ku szczęśliwości. Nasze dusze stworzone są ku szczęśliwości. Nie dajcie się wcisnąć w to koło karmiczne, które nam mówi, że musimy coś. No jak podpiszemy taką umowę, to potem trzeba się z niej wywiązać. Ale zawsze możemy zrobić aneks do umowy. Więcej nie. Więcej nie. Sobota. Stabilizować. I w sobotę stabilizować trzeba będzie, bo zamęt i zamieszanie może być naszym udziałem. Nie dajmy się zdenerwować, nie dajmy się sprowokować. Próbujmy na spokojnie wycofać się o krok. Wiecie, im większy mamy zasięg, tym bardziej możemy tą rękę wyciągnąć. Takie uderzenie jest nijakie, ale jak się cofniemy i zrobimy właściwe uderzenie, pamiętajcie, że pięść trzeba zaciskać tak, żeby kciuków nie połamać. Takie lekcje pobratowe, że tak powiem. To wtedy w to życie możemy przypindolić i po swojemu po prostu, i po swojemu. Nie jest to zły tydzień, tutaj nie ma żadnej dramy, także naprawdę. No i zobaczymy. Lalka na zamąż pójście. Wszelkie zmiany zaczynaj od siebie. To pomoże Ci otworzyć się na miłość. Ja bym przy tym powiedziała, że faktycznie, jeżeli nawet ten zamęt i zamieszanie w nasze życie wkracza, poprzez ludzi, którzy może chcą dobrze, a wychodzi jak zwykle, bo czasem tak jest, poprzez idiotyzmy, które zdarzają się na każdym kroku, to jeżeli wycofamy się o krok i jeżeli spojrzymy z dystansu, to w pewnym momencie odpuszczają pewne rzeczy. Tak po prostu. I tak człowiek zajmie się sobą i nie całą resztą i po prostu ma lżej, naprawdę dużo, dużo lżej. No i niedziela, inicjować, czyli rozpoczynamy. Rozpoczynamy. I co nam tam niesie tarot? Sielankę, spokój, emocjonalność, możliwości takiego odpoczynku, kontaktów. Trochę królowa pucharów jest nie w mojej energetyce, bo to jest woda w wodzie. Królowe są wodne, puchary są wodne. I to takie rozmymłanie, ale może i czasem takie rozmymłanie jest potrzebne, żeby odpocząć przed następnym tygodniem, więc spokojny tydzień, powinno być ok. Makramaga pozdrawia z Maławeczki w Bełchatowie. Toż Ty blisko jesteś. Rodowa. Spójrz na swoje korzenie i podlej je, a rozkwitniesz w pełni. Jak podlejemy korzenie, to co z siebie wydalimy w postaci drzewa dalej, będzie mocne, silne i pozytywne. Także słuchajcie, akurat Królowa Pucharów tutaj bardzo ładnie, co? Rezonuje z przesłania. No, kochani, tak to będzie wyglądał tydzień. Dramy nie ma, widzę, dramy nie ma, w miarę święty spokój, jest oki, jest w porządku. Raczej załatwiamy pewne rzeczy emocjonalnie, raczej wyrzucamy z siebie pewnego rodzaju negatywy. No, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, zapalmy nasze świece, słuchajcie, bo w sumie najbardziej po to jest nasz program, żeby nam energii dodały. Pamiętajcie, że czemu zapalamy świece? Mentalnie, niementalnie przyjdziecie w domu, zapalicie. Z tego względu, że jeżeli coś znikamy, a paląc się ogień znika świece, to wtedy ta energia nie ginie w przyrodzie. Zawsze mamy tę samą wagę energetyczną. Więc jeżeli my znikamy świece,
w międzyczasie fizyką kwantową transformujemy, ja już nie mówię o magii, fizyką kwantową transformujemy intencje i życzenie, to to życzenie się materializuje. Znikamy, materializujemy, znikamy, materializujemy, dwupunkt. Dobra, zapalamy nasze świece w intencji cudownego tygodnia, by cztery żywioły nas prowadziły, by wszelkie możliwości dawały, by działo nam się dobrze, by było spokojnie i bezpiecznie, by nasi bliscy byli bezpieczni i spokojni i by ta ofiara z ognia i wosku przetransformowała energię na spokojność i możliwości dla nas tutaj zgromadzonych. Podłączajcie się mentalnie pod świecę, potem zapalcie świecę w domu, będzie działać. Ja oczywiście czekam na urodzinowe przesłania od dzisiaj do następnej niedzieli, ale tak spojrzałam na witrażyki i chciałam powiedzieć, że kiedy wprowadzamy, w tym tygodniu będzie wprowadzony już na kolejny pudełkowy rytuał Lamas, który to... Ja tylko wejdą tam wszędzie. Tak, będziemy, tylko ja tak kombinuję, bo ty wyjeżdżasz i przyjeżdżasz, którego? Wysoko któregoś. I pod koniec miesiąca będzie wysyłka, o tak to powiem. Pod koniec miesiąca będzie wysyłka, więc dla nas, bo tak spojrzałam na witrażyki. Dobrze, czy mamy jakieś urodziny? Jak mamy urodziny, to jedną dawajcie znać. No. Justyna, 15 czerwca. Przesłanko. Przesłanko dla Justyny. Dobra. Cześć, cześć dziewczyny, sorry, że tak mnie opisuje. W głowie powinny w tym roku rodzić się nowe pomysły, szczególnie takie biznesowo-twórcze, które potem w drobnych kroczkach będą realizowane. Głowa powinna szaleć, nie znać ograniczeń, sky is the limit, a to potem przyniesie efekty. Jeżeli chodzi o serducho, otwarcie się na drobnostki miłosne. Słuchajcie, my zawsze chcemy czegoś spektakularnego, związku, coś. A może się okazać, że mamy fajną przyjaźń, fajnego kota, psa, królika, że ktoś nas lubi, ktoś nam pomoże, że ktoś nam, nie wiem, przytarga siatkę na ósme piętro. Albo ponosi. 3-kilogramową. Także słuchajcie, słuchaj Justyno, otwarcie się na małe miłości, które nie są może ogromne, ale jednak są. I w działaniu totalne zachowanie równowagi, czyli znowu będę fanką wycofania się krok, spojrzenia, omietnięcia wzrokiem szerszej perspektywy i dopiero zadziałania w punkt, a nie na oślep. O, dokładnie tak. Łukasz, tak? Tak jest, syn Agaty. Dobra. Zgoda, jest wszystko normalnie załatwiono na CC. Na CC. Synu. Synu ma już taki wiek, w którym pozycję finansowo-zawodową nabudowywać powinien, nie godzić się na byle jakość i tak drążyć temat pracy i tematy zawodowe, by w pozycji króla monet stanąć, no bo to już taki wiek żniwny, to już nie ma, że roznoszę ulotki i jest dobrze, bo studiuję, tylko tu już muszą być w tym roku poważne kroki, poważne kroki. W sercu zamieszanie, to lubię, to nie lubię, tu chciałbym, tu nie chciałbym. Wyjście z tego zamieszania spowoduje ukierunkowanie energii na konkretny proces, więc warto o tym... On może tu ma poukładane, ale tutaj nie, więc tu trzeba poukładać. Wiem, czego chcę i tam dążę. Natomiast w działaniu chwytać 15 srok za ogon, dlatego że wypróbowanie miejsc, ludzi, wydarzeń i rzeczy spowoduje, że będzie wiedział konkretniej, czego od życia oczekuje. Nawet podwójność zarobkowania mi się tu pojawia, więc może i tak być. Kogo tam mamy dalej? Przyjaciółka, jedna ze zgodą, 16 czerwca. Popracować w głowie nie tyle emocjach, co świadomości, z poziomem energii rodowej
I z tego rodu, no my, słuchajcie, jeśli zaczęliśmy się od Anunnakich, ok, jeśli od małpy drugie, ok, jeśli od, nie wiem, stworzenia Adama i Ewy trzecie, ok, ale mamy wspólne korzenie. Jesteśmy z jednego źródła, jakkolwiek by nie patrzył. Więc na poziomie naszych rodów mamy wiele wspólnych rzeczy i wiele rzeczy mamy dobrych. Więc dziesiątka monet mówi, czerp to, co dobre, a nie bierz to, co złe. Jak masz jedną jagódkę i drugą jagódkę, to jesz dobrą, a złą wyrzucasz. I taka praca tutaj byłaby skuteczna na poziomie intelektu. Na poziomie serca trzeba troszeczkę się umocnić i poodcinać to, co jest negatywne i nie służy. A na poziomie działań mocno zresearchować otoczenie, gdzie są te wąpierze energetyczne, które tylko chcą, są, są, a nic nie dają. Bo bycie dobrym człowiekiem naprawdę nie polega na tym, jaka ona dobra wszystkim pomaga. A kto tobie pomaga, ja się zapytuję. Równowaga w przyrodzie musi być. O, dokładnie tak. Dalej. Beatka dla syna Sebastiana, za 20 czerwiec. Dobra. Bardzo się cieszę, że zdążyła. Synu, synu, synu. No, synu, synowie w ogóle, widzę teraz tam król monet, tu królowa monet, powinni bardzo mocno zresearchować swoje umiejętności, wolę, możliwości i w finanse dążyć. Wiek żniwny, w finanse dążyć. W ustawienie pozycji swojej własnej. Głowa ustawiona, to i ciało poleci. W sercu umiarkowanie. No więc zen. Mam wrażenie, że synu może być depresyjno cudowny, potem kochająco niekochający, a połączenie przeciwieństw w jedno i zgodność pewnego rodzaju będzie w nim bardzo dobrze rezonowała. A w działaniu król monet, no to co, no idziemy po prostu w pracę, działania, umiejętności, kursy, szkolenia, w to wszystko, co da pozycję wyjściową do dobrego zarobkowania. Rok na ugruntowanie swojej przestrzeni finansowo-zawodowej, również z poziomu papierków, nauki, tego typu rzeczy. Kto tam jeszcze? Ja tylko powiem wiadomość dla Makrabanki. Jeszcze dzisiaj nie będziemy stawiać pudełkowego. Nie, dzisiaj nie będzie pudełkowym. Na spokojnie. Jak wstawimy, to powiemy, ale bądźcie czujni. Tak, to będzie ten ale tydzień. Ja będę na Instagramie informować, jak tylko dostanę te nowe, ten od naszego. Tak, tak, bo musimy artefakta mieć. Dobrze, nie mamy już urodzin? Nie, z tego co chyba, że kogoś przetykamy. Dobra, czyli ciągle czekam na przesłania urodzinowe, a teraz słuchajcie, mniej będzie ogłoszeń i szybciutko. Pełnia w czwartek, na którą można się zapisywać, koszt 22 zł, konto jest pod filmem, zapisujecie się na rytualezotarot@gmail.com i w ten czas bierzemy udział w pełni wszyscy. I chyba, lita 21, czyli poniedziałek chyba, czy niedziela? Poniedziałek. Dla kanału o 10, dla kanału o 10, tutaj się nic nie zapisujecie, nic nie płacicie, po prostu celebrujemy litę. Natomiast pudełkowa o godzinie 21, to jest najważniejsze. Tak, i teraz ja mam pytanie techniczne do pani profesor. Czy od 22 wchodzi woda litowa? Tak, od 22 wchodzi woda litowa, bo to musi wejść po licie, bo będzie po licie robione. Tak, no także, ale to jeszcze kawka nas czeka, więc będę to ogłaszała. I ciągle są czynne zapisy na webinar astrologii. Ja wczoraj się z naszą prowadzącą widziałam, pogadałyśmy. Słuchajcie, i będzie ciekawostka, tylko musimy z Dorotą popracować nad ciekawostką, trzeba to wydrukować po prostu. Będziecie mieli w plikach. Są karty astrologiczne, które zostaną Wam pokazane. Też można sobie będzie wydrukować i potem podróżyć. Słuchajcie, mamy fajną stołek. Mamy fajną wykładowczynię, bo mówi tak, astrologia astrologią, ale jak ty masz taki karciany profil, mówi do mnie, to może by jakie karty jeszcze zapodać, więc i taka nowostka będzie. Dla mnie nowostka również. Kart w życiu nie widziałam.
fajna sprawa, myślę. Będzie to oczywiście cykliczne, w sensie całej astrologii się, znaczy w ogóle całej to się przez życie pewnie nie przerobi. Ale no, tych podstaw to się tak za jednym razem nie przerobi, ale będziemy sobie cyklicznie robić na spokojnie, więc myślę, że ciekawostka będzie i tak sobie wczoraj pogadałyśmy. Mamy wykładowczynię lekko zestresowaną, ale bo ona mówi, ty tak mówisz, w ogóle ja mówię, człowieku, ja 20 lat w telewizji pracuję już po prostu, naprawdę, to już mówię, siadam, mówię, a nawet jak źle powiem, to kto mi powinien? No, to tak, ale ten, no, także będziemy ją wspierać, zapisać się na ten webinar można, koszt to jest 60 złoty, zapisujecie się przez sklep, linki są wszędzie wrzucane, ja się staram to ogłaszać, żeby nas fajna grupa się stworzyła, żebyśmy sobie tak równo od podstaw w tej astrologii poszli, ale jak ja zobaczyłam te karty, w sensie na stronie, jakby nie widziałam ich wydrukowanych, natomiast no to może być fajna sprawa, tak trochę połączyć astrologii właśnie z symboliką karcianu. Fajnie, fajnie, nowa nowość dla mnie również, więc myślę, że wiecie, to nie jest tak, że musimy zrobić, o tutaj te punkty tam w ogóle, że my sobie będziemy tą astrologię kontemplować. Też się nie mogę doczekać, też jakby tylko wszystko zadziałało. My się umówiłyśmy już wcześniej na godzinę 10 na kawę, herbatę, żeby tu przyzwyczaić, pokazać jak to wygląda, gdzie się siedzi, czy jej wygodnie, co zrobić i w ogóle, także ten i no. I będziemy działać, i będziemy działać. Także zapisywać się na astrologii można i fajnie, bo będzie pod takim kątem jakby mojej profesji karcianej. Tak, ja Wam mówię, że dobra wróżka to jest z surówki po wróży, więc kto wie, czy mnie te karty nie zaoferują, w ogóle nie będzie super. Super jest astrologiczny taki dodatek. Tu już wahadło, tutaj plansze, tu astrologii. Aż jestem zadowolona, po prostu też się nie mogę doczekać, że taka przedexcitingowana, że normalnie aż mnie nosi, ale super. Nie nagrywam na YouTubie, bo można ściągnąć z Insta, więc stwierdziłam, że będzie instagramowe. Nie nagrywam, bo mi się wszystko poprzestawiało, nie, bo kurze ścierałam, nie mogłam ustawić tej kamery, pogryzłam kabel i stwierdziłam, że z Insta się ściągnie, bo nie dzisiaj, dzisiaj to nie jest ten dzień. Dzisiaj to nie jest ten dzień. Kolejna rzecz, wiecie, że byłam na kamykach. Film z kamyków jest, znaczy w sensie w komputerze jeszcze, ale powrzuconych trochę zdjęć. Pokazałam Wam częściowo moje zakupy, ponieważ druga część jest ukryta. Wczoraj nastąpiła, no to znaczy to jest kawałek tej części, słuchajcie, mieć. Ja uwielbiam rękodzieło po prostu, jak ktoś coś robi samodzielnie i jeszcze ma taką cenę, no na bardzo, bardzo przystępną, bo na przykład, no powiedzmy około 40 zł, to nie jest, wiecie, 40 zł za wykucie, nie, i to w ogóle materiał, i stoisz, i płacisz za to stanowisko, i płacisz te podatki, i utrzymujesz firmę, i rodzinę, i siebie, to naprawdę jakby tak przeliczył, no więc to jest jedna część, to jest zestaw Petit i Boom. Natomiast kamienie, które jeszcze przytargałam do domu, ja nie wiem, ile kilogramów tych kamieni było, dobrze, że na dwie raty i dobrze, że Marcin w pierwszy dzień dźwigał, bo tam było kamieni, ale słuchajcie, tych kamieni, no to jużśmy poszalały po prostu, ponieważ ja bardzo chciałam sobie zakupić, one może nie są spektakularne do pokazania, ale chciałam sobie zakupić kamienie do układania mandali. Z tego względu, że tak, no to do mandali, no z 10 kryształów, 10 kwarcy. Ja w ogóle sobie tak myślę, Boże, ja tak kupuję, mam tak dużo tych kamieni. Ja wczoraj zajrzałam, bo układałam te kamienie. Ja patrzę, ja mam takie pipki, słuchajcie, te mandale na takich pipkach robiłam. No fajnie, no mini mandala, mini pipki normalnie. Działają teraz tak samo jak duże, ale teraz mam duże te kamienie, mam duże tygrysie oka, duże kwarce. Te mandale będą bardziej spektakularne. A to ja lubię, ja mam gigantomanię, od razu mówię, lubię, więc autentycznie fajnie, no ale to kilogramy ważyło, to kilogramy ważyło i właśnie pod te mandale wczoraj pojechałam, bo sobie tak leżałam po giełdzie w nocy w łóżku i sobie tak myślę, kurczę, jeszcze bym wzięła, ma taki ten duży koral mam, ale mówię, mamie bym wzięła taki, coś tam. Ale nie martw się, i tak mówię, była mała taka, ten, nacisnęliśmy na sklep i w jednym z rytuałów będą też kamienie do rytuałów, tak, dokładnie pudełkowe. Z tego. Tak sobie pomyślałam. I jeszcze właśnie do tych mandali chciałam, bo mandale na ołtarzu bardzo fajnie wspierają energetycznie pewne rzeczy. Więc dokładnie tak. No.
włożyć w dłoń tak, w kamień i zabełtać. Robiłam. Słuchajcie, ale powiem wam tak, wiecie jak brudzą ręce, w sensie nie, że kolorystycznie, bo to były kamienie, a nie farbowane coś, ale było szare kamienne. No. A propos mieszania w kamieniach, stoimy, mieszamy i podchodzi Telewizja Polska. A, ale akcja! Ja mówię, jak, ktoś, ja ma, jak zobaczy, ktoś ma, tam. Słuchajcie, parcie na szkło, to na no każdych to targach, nawet ja pamiętam, zwagarowałam kiedyś jak ten, prezydent Czechosłowacji wtedy, czy Czech już, Helmut Kohl, przyjechał do Polski i on był w Zelowie. W Zelów miasto czeskie tak naprawdę, tak? Tam jest duża mniejszość czeska. I on tam odwiedził, no tłumy ludzi. Ja zwagarowałam z liceum. I co, podchodzi telewizja? A co tam? A ja tam tu blisko, no przyszłam zobaczyć, dotknąć, nie? Tam ten. A matka, ja przychodzę ze szkoły, a matka do mnie. Gdzie byłaś? A już mówię, telewizja. Telewizja. No więc tak było. I się wydało. I teraz to było to samo, słuchajcie, bo przyszła pani z panem, nie? My grzebiemy i szukamy akurat na rytuał tych kamieni. Dokładnie, ja na te mandale. Na tutaj 20 kwarcy, 50 czegoś. Nie? Słuchajcie, podchodzi telewizja i tak. Dzień dobry. Czy możemy zająć chwilę? Ależ oczywiście. A czego panie szukają? A Wiśniewska jak zwykle, wariatka, tak. Ale na giełdzie kamieni, jak to czego? No, kamieni. Skumacie. A, coś tam, lololo, dobra. A potem przebitki na te ręce, jak my tam grzebiemy. Jakbyście to widzieli. Żadna bez tipsów. No, bez tipsów, potem pokamienione. Dramat. Ta wybiera tak, kolorowe, ja wybieram białe. Nuda, idź pan stąd. A ten stał i filmował. Ale no najlepsze było, czego panie tutaj szukają? A ja sobie myślę, kurwa, no jestem w kurniku, szukam jajek. No, to no, jest, no jak to na giełdzie kamieni? Kamieni, nie? Słuchajcie, że po prostu to popłynęło szybciej niż pomyślałam. Ale my się wchodziły to kamera. Nie? No, dziękuję za komplementa. Kolejną rzeczą, którą chciała tylko pokazać, ale to żadna reklama, żadne inne. Słuchajcie, oprócz tego, że wahadło, możecie sprawdzić kolor aury, podczepy, też mam diagram, diagnostykę karmy, co ja tam jeszcze mam? Takie było fajne. A, zdolności ezoteryczne, takie różne mam. To na programach, może teraz będę troszeczkę innymi kartami stawiała energetykę generalnie, czakry czakrami, energetyką, bo przyszły mi z druku te moje karty, co ja sobie zaprojektowałam, tylko tak jak mówię, będę szukała drukarni, która, bo ja nie rozumiem, nie możemy zalaminować, czy nie możemy coś, no, a tu nie ma kolorków, no, nie ma kolorków. Dziwna drukarnia, ale w każdym razie są karty podczepów. Ja jestem wielbiąca je w kształcie, a nie w formie jeszcze. Będą tej wielkości. Słuchajcie, wam powiem, że no tak będziemy sprawdzać. Chciałam to jest ochronne akurat. Chciałam wam pokazać pewnego rodzaju karcioszki i że można i że teraz to trochę inaczej wygląda. Lubię sobie tworzyć różnego rodzaju narzędzia. Dla mnie, bo lubię się rozwijać i jak coś mam, to po prostu w ogóle kompletnie, słuchajcie, no jakiś gruby papier, wszystko, a tak jest, jak ja bym sobie to na kartonie, mogłam sobie to na kartonie wydrukować, na jedno by wyszło, jakbym miała biały tusz, albo wyrysowała swoim białym flamasterkiem, to jakbym rysowała moim białym unibalem, to by miały lepszą tą, ale nic to, dlatego, że jak się znajdzie drukarnię, to sobie i lepszy egzemplarz też wydrukuję, a czy będą do sprzedania? Jak będą w formie w takiej, jakiej ja je widzę, że mają być, to będą do sprzedaży. Uwaga, ja wam, tak wam powiem po prostu, to jest dramat. Na zwykłym kartonie bez laminacji, czarne na białym, biało na czarnym, to jest 130 zł, co ja mogłam na mojej laserówce zrobić autentycznie. Czyli drukarnia poległa, no ale trzeba sprawdzać, nie wie się jak, póki się nie dostanie w rękę, po prostu. Są cudne, będą do sprzedaży, jak znajdę firmę, w której będzie można zrobić to, nie wiem, może nie za 130 zł kawałki kartoników, tylko nawet za 130 zł, ale Holender, no jakość żeby była. Jakość żeby była, no zobaczcie, batiuszka se ten, wszystko wy takie wylakierowane, to wszystko, jak będą ale fajne egzemplarze, już Asia dopracuje, to tak, nie będą będą, natomiast, to jest, bo to fajnie sobie sprawdzić tak na bieżąco, tam jest kilka kart, kilkanaście kart ochronnych, Dora mówi, bohatowie z drukarnia, może oni,
Moja rodzina ma drukarnię, ale też to musi być specjalistyczne, to jest po prostu, ale znajdę, znajdę. Także pokazuję, że są, można pytać, w sensie nie o karty, tylko o energetykę, można pytać. I słuchajcie, najważniejsza część tego programu, ja muszę się streszczać, bo muszę jeszcze po jednorożca pojechać na przystanek, a trochę to zajmie. Kartki. Najpierw Wam pokażę, jakie były. Nie będę mówiła, co od kogo. Mam tu stosik. Stosik, nie kubkę, bo kubka to jest fujka, a stosik dla czarownicy. Mam tu stosik kartek od Was. I słuchajcie, chciałam Wam po prostu... To, niektóre są otwierane już, wybaczcie, nie będę otwierać i nie będę mówić od kogo, ale pokażę Wam urodność kartek tych. Jedne są robione na przykład ręcznie i spoko. Drugie są robione ręcznie przez małe jednorożce. No, proszę bardzo. Małe jednorożec, piękne mi tutaj normalnie różne ważne rzeczy, bardzo różne ważne rzeczy. Ja mam zawsze pudła na kartki. Tutaj też nie będę otwierała, ale chciałam Wam pokazać, w jakiej formie to przyszło. To sobie potem wyciągnę. Są słodziaki. Można z nich zrobić kolczyki. Takie duże też nosz. Ale no właśnie, także popokazuję Wam, popokazuję. Potem mam tutaj, o, piękną, z takim pięknym środkiem, który sobie też wyciągnę, ale to muszę to odwiązać, więc piękny jest środek, bo jest po prostu pentakl. O, nawet widzicie trochę. O. Więc ja sobie to wyciągnę. Dlaczego mam sobie nie wyciągać? I sobie będę mogła powiesić. Będę odklejać, wyciągać. Trudno. To jest taka ręczna robota. Tutaj wszystkich spisywałam, żeby nie było. Żeby nie było. Dokładnie, dokładnie wszystkich spisywałam. Tu mamy, o, zobaczcie. Kuronki. Tutaj akurat zachowałam w kopercie. Bo mamy takie kupertowe rzeczy. Kabum! Zrum. Kabum! Brokat, cydr i tęcza. Muszę sobie... On jest taki przestrzenny, nie? Fajne to to wszystko, naprawdę. Coś na półka. Kurier. Kurier. Przyszły słoiki. Albo inne iki. Proszę bardzo, jaka pięknostka. Powędruję do... Niestety niektóre kartki przetrwają w postaci do Księgi Cieni. Albo na przykład, no... Farida Frajda. Uwielbiam motyw. Uwielbiam. Dobra. Gęsta linia mocna i meksykańskie kolory. Wariactwo. O, proszę bardzo. Kolejna. Tu mam też, żeby nie było wszystko ten. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Wszystko spisywałam. Dzielna byłam. Dimi, 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 dimi. O, tak. To jest też takie księgocieniowe, chciałam powiedzieć. Tadam! W dniu 18 urodzin, jakby ktoś miał wątpliwości. Ciekawe, czy tu się przy tym. Są chyba jakieś te. Aha, można ustawić cyfry. Po 18. Tu zobaczcie. To jest gniewko. Gniewko na babeczce. Nie dzwonić mi teraz. O, zobaczcie, jakie piękne kolory. To wystaje. Jet, tu wystaje. Te też wystają. Super. Tutaj mam kartkę składaczkę, którą 11-letni syn Maksymilian normalnie całą złożył, zrobił, wycudaczył. Proszę bardzo. Ale troszkę się rozmazała, wygląda jak akwarela, nie? Patrzcie, czy to nie mogłoby być na okładce zeszytu? Mogłoby być. Nie? I to takie, jak to te modne zeszyty teraz. To jest od mojej mamy, to akurat wiem. Dobrze powiem? Bardzo dobrze wiem. Już zwątpiłam, ale tak, bo sobie pomyślałam, ze słoniem, a gdzie jednorożce? Ale żartuję. Tak. O. Proszę bardzo. Ale są dwie takie. I to może nawet dobrze, bo jedna byłoby smutna. Ta. La cucaracha, la cucaracha, in the middle of the night. O, proszę bardzo. Co? Przeczytałam Pijana Onea.
Ale nie, ale nie. Muminki też są super. Muminki. Jednorożec dla ciebie, bo jesteś jak z bajki. I moje urodziny. I happy birthday to me. Miś z ciastkiem. I jednorożec. I nawet 42 jest normalnie. To się trzeba było naszukać, naprawdę. Żeby i 42 jednorożec, o, w imię ojców. Tu jest też taka, bym powiedziała, księgociniowa. Tutaj jest piękność, bo jest, no zobaczcie, to jest wyciągane, już też całego nie będę wyciągać, ale ma to taki, to mi przypomina domek w kwiatach i w peoniach. Zresztą wszystkie są tak energetycznie pozytywne. Ja składam w pudło, zachowuję w tym pudle pozytywną energię i normalnie tak. A tutaj, uwaga, zoodiak. Zoodiak. To ja, to nie ja. Super. O, bardzo zdziwione ptaśki. Dobra, przestań się wydurniać. Tutaj, bo wikingowcy jakby przysłali jeszcze Happy New Home na nowy dom. Spanko! Wikingowscy. Tu mamy znowu ptaśki. Ptaśki, ptaśki, ptaśki. Tu. No. Oła. Tak, zapisane jest. Dobra. Nie wyciągnęłam z koperty i sama się tym zdziwiłam. Nie wiem czemu. Mam również. A tam w środku mam, ale to jest... Znaczy jak przychodzi coś takiego, to wiadomo, że to jest Agata. Znaczy w sensie ludowości. Znaczy raz się może zdziwiłam, ale reszta nie. Tutaj, słuchajcie, chciałam właśnie chyba Trele Mirele. Wiecie, że ja pamiętam takie dziwne rzeczy, ale nieważne. Zaraz też sprawdzę. Zobaczcie, jak koperta jest obstrzona. Obstrzona koperta po prostu wszystkimi możliwymi jednorożcami. No oczywiście, że dobrze pamiętam, że Trele Mirele. Tutaj diabolina, która... To wam przeczytam, bo to jest a propos gniewka. Jak admiralicja mówi, że nici z urodzinowej? A propos gniewka. Droga Joanno, zostałaś matką. Nie pytaj jak, wiatropylnie, przez złoty pył. Oto twój synek. Nazywa się wkurwek dla publiczności gniewek. Znaczy gniewko. Wkurwek jest jednorożcem, co już pewnie zauważyłaś, lubi ciastki. Ale uwaga, bo tu chyba ta wiatropylność, to nie wiem co tam diabolina, bo takie ciastki. Bezglutenowe, bez laktozy, o obniżonej zawartości cukru, za to proteinowe. Czyli tak jak mama. Lubi ciamkanie na wizji. Dostarczaj mu ich, by rósł zdrowo i by nie ulało mu się tęczą. Gniewek, welwkurwek, w przeciwieństwie do innych jednorożców, nie rozsyła buziaków czy innych umizgów, za to szybko popada w kurwicę, w szczególności do szału doprowadzają go setne pytania o to samo, o niewiernych mietków, o uroki miłosne oraz żale, że czar w ciągu 24 godzin nie zadziałał. Zatem, gdy tylko dorośnie, chętnie będzie ci towarzyszył na wizji w udzielaniu ochrzanu. Jako wieczorynkę puszczaj mu chodakowską. Od samego patrzenia szybko się zmęczy i zaśnie. Mam nadzieję, że stworzycie cudowną fitwege rodzinę. Wasz bociek na zlecenie diaboliny. Pięknie. Także tutaj, słuchajcie. Kolejna. Aha, bo to jest taka gruba, myślałam, że ze dwie. Jesteś magiczna. Najlepsze życzenia. Superaste. Tyle mam. I tyle mam. No jeszcze oczywiście są pierwszoroczni z ogólną jakby paką kartkową. Sierotko, czy możesz mi podać? Proszę. O, tu mam. Słuchajcie. Tu mam losy. Tu mam losy. I teraz tak, nie wiem, co będzie nagrodą jeszcze. Wylosuję pierwszą nagrodę, co będzie paczka jakaś. Zobaczymy, czy będę znała osobę, którą wylosuję. Wiecie co, ja sobie to jednak... No to ja sobie to jednak... Ja chciałam, żebyś pokazała, ale... że to było jednak to. Ale...
to nie były same karty. Nie, nie, no. I teraz losujemy nagrodę główną. Chodź tu, nagroda główna. Nagroda główna idzie do Megan. No to znam, no to będę wiedziała, co dobrać. Dobra, piszę. Ja sobie Megan pisz. I teraz tak. Z okazji zbliżającego się webinaru astrologicznego, trzy osoby dostaną dostęp do webinaru astrologicznego. A jeżeli się okaże, że już zakupiły, to się zmieni na co innego. Się będziemy dogadywać. Pierwszą osobę mam Magdalena Grzybowska. Chyba kupiła. To nie pamiętam na 100%. Nie wiem, gdzie oddam ci później. Nie dam. Drugą mam Agatę. Agata u nas zawsze wygrywa. Czy będziemy zamieniać najwyżej na coś innego, bo Agata chyba... Chyba też. Chyba, że zostawisz kasę na drugą część. O, możemy tak też, nie? Możemy tak. No, dokładnie. To już się dogadamy. I Violetta R, czyli nasza rakiel. A, jednej właśnie kartki nie pokazałam, uwaga, od Violetty akurat. Z tego względu, że jest wklejona do bullet journala, który mam schowany bardzo głęboko. O właśnie, jedna kartka jest niepokazana, ale Violetta nam wygrała. To była jedna z pierwszych kartek, która przyszła. Także słuchajcie, dostęp do webinaru. Z dziewczynami, jak już zakupiły, to się dogadamy. W którą stronę, czy na następny webinar pójdzie, czy jak, czy coś będą chciały dostać z elektronicznych produktów, czy no, z... Megan, no, no proszę. Dokładnie. O, Megan, w życiu niczego nie wygrałaś, mi się ciepło zrobiło. No. Tak. Klara mówi, czy drugi odcinek webinaru dostanę. No, dogadamy się. No i Agata mówi, że druga część. No i spokojnie, no i bardzo fajnie. To jeszcze z Magdaleną porozmawiamy, co ona tam będzie chciała. Bardzo się cieszę, że ten, że mogłam wylosować. Także, Megan, spodziewaj się paczki. Tak jak mówię, no my się znamy, w sensie, wiesz, no dobrze, no znamy się, no już... Ten, no znamy się, no nie jesteś obcą osobą, to właściwie tutaj chyba ani jednej kartki nie miałam od takiej osoby, która nie wiem kim jest, albo mnie raz o coś nie zapytała, albo nie siedzi na czacie, wszystkie kojarzę, więc mówię super, można dobrać nagrodę, także Megan, spodziewaj się paczki, a Agata, to już wiadomo, no i jeszcze porozmawiamy z Magdaleną i Violettą, co tam sobie zechcą. Także gratuluję bardzo ślicznie. I słuchajcie, ja dzisiaj kończę, bo mamy jeszcze trochę minut i lecimy odbierać jednorożca. Aha, no to może powinnam i aparat zapodać. Niech się wstydza. Niech się wstydza. No, no, także buziaki dla Was, do zobaczenia. Na kolejnej kawce, na normalnych filmach, to będzie szalony tydzień. Szalony tydzień. No, mam nadzieję, że rąk nóg nie pogubię, po prostu tyle rzeczy jest do pozałatwiania, takich przyjemnych, ale jednak, no mam nadzieję, że jakoś damy radę, trzymajcie kciuki, niech nam żywioły po prostu wspierają, żeby to wszystko w locie było robione, czasoprzestrzeń się zaginała. Czy wszystko zrobione, żeby... bo myśmy ostatnio zapomniały, przesłania były, świeczka była, kartki były, losowania było. Najważniejsza rzecz była losowanie. Dobra, świeczka była. Była. Do zobaczenia. Dobra, do zobaczenia, buziaki, pa, pa.